rozrywa obrzeszanie. Zbliżają się święta Bożego Narodzenia. Jak zawsze jest to czas szczególny, czas rodzinny, czas refleksji, wyciszenia, wzajemnej życzliwości, zrozumienia, tolerancji. Życzę Państwu wszystkiego, wszystkiego dobrego w czasie tych szczególnych świąt. Ale przed nami nowy 2013 rok. Dziękując za to wszystko, co udało nam się wspólnie osiągnąć w minionym, mijającym 2012 roku, w tym nowym roku życzę, aby i dla Państwa, i dla mnie był to rok szczególny, bo przecież jest to rok, który rozpoczynamy odzyskując grodzkość. Chciałbym bardzo, aby był to rok wielkiego, kolejnego etapu modernizacji naszego miasta. Aby był to rok, kiedy nasze zamierzone cele osiągniemy wspólną pracą. Jestem przekonany, że tak jak do tej pory będziemy wzajemnie się wspierać. Za to dotychczasowe wsparcie bardzo dziękuję i życzę Państwu, aby ten nowy 2013 rok był lepszy niż, jeszcze lepszy niż ten mijający. Dziękuję bardzo. Tym mam przyjemność życzyć mieszkańcom naszego miasta, aby te życzenia, które marzyli w ubiegłym roku, spełniły się w tym, żeby spełniły się również te wszystkie nowe, a przede wszystkim wszystkim życzę końskiego zdrowia. Szanowni Państwo, z okazji świąt Bożego Narodzenia chciałbym złożyć Państwu życzenia, żeby te święta były dla Was spokojne, zdrowe, ale przede wszystkim radosne. Życzyłbym Państwu, żeby na stole wigilijnym niczego Państwu nie zabrakło, żeby każdy z Państwa znalazł coś pod choinką dla siebie. Życzę Państwu, żeby w Waszym domu zagościł śmiech dziecka i kolędy. I życzę Państwu, żeby ten nastrój taki specyficzny dla naszych świąt towarzyszył Państwu przez następne lata, a zwłaszcza w tym 2013 roku. Tego Państwu z całego serca życzę. Życzę Państwu dużo zdrowia, spokojnych świąt Bożego Narodzenia oraz szczęśliwego Nowego Roku. Niech w naszych domach będzie uśmiech i miłość. Święta szybko miną, a miłość niech pozostanie. Wszystkiego najlepszego. Z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia wszystkim mieszkańcom powiatu wałbrzyskiego składam najserdeczniejsze życzenia radosnych, spokojnych i rodzinnych świąt Bożego Narodzenia. Niech ta miła atmosfera, przesiąknięta miłością oraz zapachem choinki, towarzyszy Państwu nie tylko przez te święta, ale również w nowym roku, w którym życzę wszelkiej pomyślności i spełnienia najskrytszych marzeń. Tradycyjnie, jak co roku, sypią się życzenia wokół. Większość życzy świąt obfitych i prezentów znakomitych. A my życzymy, moi mili, wszystkiego najlepszego, zdrowia, szczęścia, pomyślności. Żadnego gniewu, smutku i przykrych okoliczności. Niech każdy dzień niesie ze sobą dużo szczęścia i radości. Życzenia składają uczniowie, rodzice oraz grono pedagogiczne Publicznej Szkoły Podstawowej nr 17 imieniem Marii Konopnickiej w Wałbrzychu. Wesołych świąt! Monika Sołkowska, witam serdecznie i zapraszam na nowe wydanie informacji. Po odzyskaniu przez Wałbrzych praw grodzkich wiele kompetencji należących do starostwa powiatowego przechodzi w ręce Urzędu Miejskiego. Niektóre biura od 1 stycznia zmieniają zatem swoją siedzibę. Od nowego roku magistrat zatrudni również ponad 70 byłych pracowników starostwa powiatowego. Zmiany związane z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego po odzyskaniu praw grodzkich kosztować będą budżet miasta parę dziesiąt tysięcy złotych. Jest to m.in. budowa nowego statutu, wyrobienie pieczątek oraz adaptacja przejętych pomieszczeń. Swoją siedzibę zmienią również biura często odwiedzane przez mieszkańców miasta, jak Wydział Geodezji, Architektoniczno-Budowlany czy Komunikacji.
Biuro to architektoniczno-budowlane mieści się na ulicy Kopernika. Biuro geodezji ma swoją siedzibę na ulicy Matejki. Biuro transportu i ruchu drogowego tutaj w ratuszu. No i to biuro komunikacji, które na pewno już od 2 stycznia musi bardzo zdecydowanie funkcjonować. Funkcjonuje dalej w siedzibie starostwa, z tym, że na tej kondygnacji, gdzie się znajdowało dotychczas, po prawej stronie są to biura miejskie, a po lewej stronie korytarza są biura starostwa. Urząd Miejski od paru miesięcy prowadzi również rozmowy z pracownikami starostwa powiatowego, którzy od 1 stycznia zatrudnieni będą w Wałbrzyskim Magistracie. Ten zespół przygotował i przeprowadził cały proces poszukiwania i adaptacji nowych pomieszczeń. Przyjęliśmy, jak Państwo wiecie, ponad 70 pracowników ze starostwa powiatowego, czyli tych wszystkich, które starostwo powiatowe nam przekazało. W budynkach urzędów pojawiły się również punkty informacyjne, w których można dowiedzieć się o zmianach w funkcjonowaniu placówek. Specjalne budki stanęły w magistracie, w Urzędzie Miejskim przy ulicy Kopernika oraz budynku starostwa powiatowego. Uruchomiono także 3 numery telefonów, pod którymi dostępna jest infolinia, a na ulice miasta wyjdą osoby, które rozdawać będą ulotki związane z odzyskaniem przez Wałbrzych praw grodzkich. Piosenkarka Halina Benedyk odwiedziła zespół szkół Fundacji Szkoła Gminna Menadżersko-Księgowa. Artystka spotkała się z podopiecznymi przedszkola, by przeczytać im bajkę oraz zaśpiewać kilka świątecznych utworów. Już wkrótce wokalistkę będziemy mogli również usłyszeć podczas balu charytatywnego oraz specjalnego koncertu. Halina Benedyk jest piosenkarką znaną m.in. z występów na festiwalu w Opolu oraz w Sopocie. Już w latach 90. rozpoczęła działalność artystyczną dla dzieci. Wokalistka tak wspaniale czuje się w obecności najmłodszych, że dała temu upust w wałbrzyskiej szkole. Halina Benedyk przeczytała dzieciom bajkę o wolnym dniu świętego Mikołaja, który okazał się bardzo pracowity, oraz wykonała wraz z maluchami kilka utworów. Artystkę będzie można zobaczyć już 26 stycznia w Wałbrzyskim Hotelu Maria. Bal charytatywny będzie okazją nie tylko na szampańską zabawę, ale również na wsparcie szkoły w projekcie budowy boiska. Nasza szkoła od pewnego czasu próbuje różne osoby włączyć w naszą akcję budowy boiska przy naszej szkole i pani Halina charytatywnie razem z panem Markiem Antonellim zaśpiewają podczas naszego balu charytatywnego. Natomiast dzień później również w hotelu Maria odbędzie się koncert pamiętnego duetu Haliny Benedyk oraz Marka Antonelliego. Zapraszam wszystkich Państwa, żebyście do nas przyszli. W programie będą piosenki neapolitańskie i włoskie, dlatego że zaśpiewam ten koncert z moim kolegą z Neapolu, z Marco Antonellim. No cóż, mogę tylko Państwu powiedzieć, że czekamy na Was, że emocje na koncertach naszych są bardzo prawdziwe. No i mam nadzieję, że będziecie mogli się sami o tym przekonać. Bilety na bal charytatywny oraz koncert można nabyć w Zespole Szkół Fundacji mieszczącym się przy ulicy Armii Krajowej 35 oraz w Wałbrzyskim Hotelu Maria. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałbrzychu otworzyła 3 sale z najnowocześniejszym sprzętem stomatologicznym. Urządzenia o wartości ponad 1 300 000 zł posłużą do nauki technik dentystycznych. Wałbrzyska Uczelnia Wyższa jest jedyną placówką na Dolnym Śląsku, która kształci studentów na tym kierunku. W salach znajdziemy 20 stanowisk wyposażonych w sprzęt, z którego korzystać będą żacy podczas zajęć laboratoryjnych. W pracowniach znajduje się m.in. piec do napalania ceramiki, wytwornice pary, szlifierki czy odlewnie do porcelanowych protez. Prawdziwą perełką jest jednak fotel dentystyczny, którym poszczycić może się niewielu stomatologów w regionie. Nowoczesne urządzenie dostosowane jest nawet do potrzeb osób z niepełnosprawnością. Tutaj pacjent na Wyspie Inwalidzkim może być po prostu obsługiwany z tej strony. Lampa jest możliwa tutaj do regulacji. I cały pulpit sterowniczy lekarza również jest ruchomy, co praktycznie umożliwia mu pracę w zupełnie innym miejscu. Zajęcia na specjalistycznym fotelu odbywać będą się dopiero na 3 roku, kiedy studenci zdobędą niezbędną wiedzę, by móc pracować z pacjentami. W pierwszych semestrach przyszli technicy dentystyczni będą ćwiczyli na sztucznych fantomach oraz na 20 stanowiskach stomatologicznych. Technicy, którzy są
partnerami lekarza stomatologa chcą i muszą mieć wykształcenie wyższe zawodowe. I ta szkoła jest przygotowana do kształcenia w 3,5 roku, 7 semestrów. Absolwenci, którzy skończą naszą szkołę, będą mieli licencjat z technik dentystycznych. Zajęcia na kierunku techniki dentystyczne rozpoczęły się w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej już w październiku. Pierwszy semestr poświęcony jest na wykłady teoretyczne. Od następnego na studentów czekają nowoczesne pracownie, gdzie będą mogli sprawdzić swoją wiedzę w praktyce podczas zajęć laboratoryjnych. W wałbrzyskiej fabryce Toyoty ruszyła produkcja sześciobiegowych skrzyń do nowego modelu Auris. Samochód japońskiego koncernu wejdzie na rynek już w styczniu przyszłego roku. Od 2 miesięcy linię montażową w Wałbrzychu opuszczają podzespoły do pojazdu w tempie ponad 60 skrzyń na godzinę. Toyota Auris to odświeżony model popularnego samochodu japońskiego koncernu. Pojazd pojawi się w salonach już w styczniu 2013 roku w 5 wersjach jednostek napędowych. 2 benzynowe, 2 diesla oraz jedna z innowacyjnym silnikiem hybrydowym. Zależało nam na tym przy projektowaniu nowej generacji Aurisa, aby samochód zachował najlepsze cechy poprzedniej generacji, czyli bezawaryjność, bardzo dobrą wartość rezydualną, a także aby posiadał cechy, których brakowało w poprzedniej, czyli dosyć agresywny design, chcielibyśmy, aby ten samochód wyróżniał się na ulicy. Niestety poprzednia generacja Aurisa często była mylona z Yarisem, mniejszym samochodem. Tego też chcieliśmy uniknąć. Myślę, że od strony designu udało nam się to osiągnąć, samochód się bardzo, bardzo podoba. Więc myślę, że Toyota odrobiła lekcję w tym zakresie. Wałbrzyska fabryka Toyoty również będzie miała swój udział w produkcji Aurisa. To właśnie tutaj już od 2 miesięcy składane są manualne skrzynie biegów do nowego modelu. Linią montażową opuszczały już podzespoły do poprzedniej odsłony tego samochodu. Skrzynie zyskały jednak ulepszone parametry i produkcja idzie pełną parą. Oznacza to, że my będziemy mogli mieć duże, lepsze i trwałe zamówienia z rynku, prawda? To oczywiście przekłada się na stabilność fabryki i stabilność miejsc pracy. Także pod tym kątem bardzo liczymy na ten samochód, zarówno ci, którzy sprzedają,